to widok na schronisko małej stacji narciarskiej o nazwie Santa Caterina Valfurfa. Położonej w samym sercu Parco Nazionale di Stelvio, oddalone jakieś 16 km od Bormio. A w nieliczne trasy, pięknie przygotowane, bezpieczne, z pięknymi wokół widokami. Trasy, które pozwalają na uprawianie sportów zimowych, narciarstwo zjazdowe, biegowe oraz snowboard. Trasę łącznej długości 36 km, na których każdy znajdzie coś dla siebie. To znaczy, znajdziemy trasy czarne, wymagające sporych umiejętności jazdy na nartach czy też snowboardzie, ale również trasy łatwiejsze, proste. Poruszanie się po nich stanowi oczywiście ogromną przyjemność. Tu po mojej prawej stronie zjazd na jedną z trudniejszych tras tego ośrodka Santa Caterina, a mianowicie trasa nazwana imieniem Deborah Compagnoni. Ja za chwilę zjadę jedną z najdłuższych tras tego miejsca. Jej długość wynosi 6,5 km o średnim stopniu trudności. Spróbuję trzymać w ręku kamerę, by nakręcić całą jej długość. Mam nadzieję, że mi się to uda. No to zapinam swoje narty. Tak, jedna już jest. Druga również. I spróbujemy zjechać w dół, filmując tym samym okolicę. Będę jechał pomału, mam nadzieję, że nic się nie stało. Chciałbym to sfilmować, cały odcinek tej trasy, ponieważ ona w każdym miejscu, gdziekolwiek by się nie zatrzymać, jest bardzo, bardzo interesująca ze względu na swoje widoki wokół. Z tego miejsca Santa Caterina Valfurfa prezentuje się właśnie tak. Parę metrów pod szczytem Cervetta. Po lewej stronie małe schronisko. Można zjeść, napić się i chwilę odpocząć. I czasem posłuchać przyjemnej muzyki.
No to jedziemy dalej. W pięknym słońcu. W pięknych, ośnieżonych Alpach. No i tu właśnie mamy narciarza biegowego. Jak wspomniałem wcześniej. No i oczywiście nie brak snowboardzistów. Wszyscy, którzy chcieliby spędzić pięknie dzień, znajdą tu z pewnością to, czego szukają, czyli aktywny wypoczynek na śniegu. No to zjeżdżam poniżej. Trasa, po której w tej chwili zjeżdżam, jest najdłuższą trasą, 6,5 km łącznej długości. Szeroka, bezpieczna. O średnim stopniu trudności. A wokół takie oto widoki piękne.
zalania Santa Catalina Valle Furfe. Gdzie niegdzie rozrzucone małe domki. Dojechałem do miejsca, w którym zaczyna się pierwszy wjazd na stację Santa Catalina Valle Furfa. Prostszy nieco wyciąg krzesełkowy, natomiast jakieś pół kilometra dalej, może niecałe, jest kolejka, którą można dostać się gondolowa, dostać się do połowy stacji, a następnie przesiąść na taką samą i dojechać na sam szczyt. Z daleka postaram się ją uchwycić, być może będzie widać gondolę. Pomału zbliżam się już do stacji gondolki. Tu kończy się już trasa.
Santa Caterina Valfurfa, Parco Nazionale di Stelvio. Witamy serdecznie w Lombardii. Miejsca. Jej długość wynosi 6,5 km o średnim stopniu trudności. Spróbuję trzymać w ręku kamerę, by nakręcić całą jej długość. Mam nadzieję, że mi się to uda. No to zapinam swoje narty. Tak jedna już jest. Druga również. Z pięknymi wokół widokami. Trasy, które pozwalają na uprawianie sportów zimowych, narciarstwo zjazdowe, biegowe oraz snowboard. To widok na schronisko małej stacji narciarskiej o nazwie Santa Caterina Valfurfa. Położonej w samym sercu Parco Nazionale di Stelvio. Oddalone jakieś 16 km od Bormio. A w niej liczne trasy. Pięknie przygotowane, bezpieczne. Trasy o łącznej długości 36 km, na których każdy znajdzie coś dla siebie. To znaczy, znajdziemy trasy czarne, wymagające sporych umiejętności jazdy na nartach czy też snowboardzie, ale również trasy łatwiejsze, proste. Poruszanie się po nich stanowi oczywiście ogromną przyjemność. Tu po mojej prawej stronie zjazd na jedną z trudniejszych tras tego ośrodka Santa Caterina, a mianowicie trasa nazwana imieniem Deboli Compagnoni. Ja za chwilę zjadę jedną z najdłuższych tras tego